co... To może brzmi trochę dziwnie, ale... Ja na przykład osobiście bardziej się cieszę, jak ktoś sam subuje, sam z siebie, niż rozdaje suby. Bo dla mnie to jest z takich egoistycznych powodów. Dla mnie jest to ważniejsze, a że wiem, że taka osoba, która sama subuje, ona pewnie będzie wracać, będzie co miesiąc subować. A jak rozdaję subiki, to większość tych subików jest po prostu na miesiąc, taki po prostu tip i to tyle. Więc jeśli byś chciał rozdać subiki, to ja bym wolał na przykład, żebyś zasubował sam, a nie rozdawał subów. A może nawet zrobił upgrade sobie do tier 2 albo tier 3 w zamian tego. Wiem, że to brzmi tak trochę dziwnie, ale dla streamera jest o wiele bardziej potrzebne, moim zdaniem. Słuchajcie, dywizję na widżecie ze Stream Elements? Nie, no nie pokazuje Mastera. Światło. Musimy zostawić ludzka, bo jest za dobry. Ale wiecie co? W sumie, że dostaliśmy tego Mastera. Dobra. Słuchajcie. Wymyślmy jakąś zabawę. Rozdam subiki z racji tego, że dostałem Mastera. Się udało go wbić. Ja sam rozdam subiki. Pytanie tylko, ile tych subików? Co myślicie? Ktoś będzie miał jakiś fajny pomysł i go uargumentuje. Tyle ile widzów? Już się chyba nie wypłacił, proszę pana. Zekę szmekę jest. 178, bo tak jesteś na LW. O, ty chyba chcesz, żebym zbankrutował. Tyle ile gier zagradzić przed Masterem? Nie, to mało jest. Tyle ile wygranych rankedów w TFT? To mam chyba 25, coś takiego, tak mi się wydaje. Ocie, piękny płynie. O, piękny cyganie. Co tu się stało? O, tu nie mam bindów zmienionych, o ja jebie. Struszne. Trzeba zmienić bindy. Tyle masz lat, staruchu? Też bym zbankrutował. Ile punktów LP zdobędziesz i plus minus? Tyle ile miesięcy ma twoja córka? Moja córka ma 10. Ale jest to jakiś pomysł. Jest to jakiś pomysł, który mi się w miarę podoba. Bo możemy tak zrobić nawet. Wiesz co, ja muszę rozdać tego Zekę. Dobra, to rozdamy teraz 10 subików, a może rozdamy jeszcze więcej. Ile masz centrów kutasa? No nie wiem, jakbym był szczery, to bym dużo zapłacił. Jakbym był nieszczery, to bym zbankrutował. Co to się dzieje w ogóle? Kolejny Kasadin.
Kamienie potrzebne, robimy bump. Sprzedajemy. Woliber? Tak, zrobimy. Tam z Nobelkiem i Rageblade wjeżdża. Niedobrze. Kurde, chyba nie wygramy. O, ale Ford! Ale Ford! Czekajcie, skończę tylko karuzelę i rozdajemy subiki. Przydałoby się cape, bo my mamy... Co my mamy? No, do Sparka by się przydał. Gadam coś na temat polskich koszulek G2. Mam nadzieję, że niedługo będą już gotowe. Cape'a wzięli. Ale jaja. Ale jaja. Gratki Mastera, dzięki. O! No nie podoba mi się to, kolego. Nie podoba mi się to, kolego. Nic to nie daje. Ale... No zobaczmy. Brak synergii challenge, grasz? Nie, no gramy. O, patrz, już ma 4 demony tutaj. Może ma gówniane te demony. Co dla Kennen z demonem to jest trochę rzeźnia. Ale dostał sporo pierdol. To, że w ogóle mamy... Dwa te rody tutaj, to jest tak... kiepsko trochę. Kurde, tego Volibera i tak trzeba będzie sprzedać. No chyba, że dostaniemy Cloaka, to na Voliberze ewentualnie może być. To wtedy ewentualnie może być. Trzeba się o coś sprzedać. Lulu mogłyby się sprzedać, żeby nam dała jeden golda. Byłoby okej. Okay. Byłoby okej. Okay. Łezka na Lucianie? Nie wiem, tak naprawdę te dwa rody potrzebujemy na Morello i na Ionic Sparka. Więc tak niekoniecznie. Ale często mi wchodziły stany. Strasznie często. Nie, może trzeba było sprzedać Kasadina i Warwicka tak naprawdę. Myślę, że to było ciekawsze. No, może niekoniecznie. Dobra, na razie to jest git. Na razie to jest git. Tak może być. Dobra. Na razie jest git, mamy 4 przedmioty, więc powinniśmy dostać 5 golda, więc będziemy na 20... na 20. Aha, ten aplikacja nie podawała mastera. A, to gicior. Dzięki, Kurosaki. A co ja potrzebuję? Rozdać subiki. Ty, przedmiot dostaliśmy. Ale jaja. To się prawie nigdy, że nie zdarza. To się prawie nigdy nie zdarza.
Dobra, rozdamy 10 subików w tej chwili. Poppy. Poppy byłaby spoko na przyszłość. Będzie jechał pociąg, uwaga. Będzie jechał pociąg. Ty, nie zmieniłem w ogóle ustawienia, ale jest the box. Dobra, kto tam dostał te pociągi? Czekajcie, dajcie mi chwilkę. Bo ja nie ogarniam w ogóle. Kto dostał pociągi? Zaraz tu przywitamy wszystkich. Ty, nie wyświetliło, o co chodzi? Dajcie mi chwilkę. Kurde, byśmy tak mieli Kasadina na złoto, to byłoby git, ale raczej nie będziemy w to celować. A raczej w to nie będziemy celować. Sprzedamy tego kasę. Dobra. Zresztą bez sensu, przecież... Ajajaj, jestem debil, że mogliśmy wygrać tą walkę. Kto dostał te subi? Słuchajcie, muszę przewinąć. Dobra, mam. Człowiek Widmo, Shadow Spin, Mantek 96, Weaver, Dyniki, Van Helsing, Sigmar Priest, Cugerkowy i Radzim. Witam... I Matius V2, witam w rodzinkach. Siema, goście. Mam nadzieję, że się podoba content na kanale i że będziecie częściej zaglądać i używać emotek. Ale będzie więcej subików dzisiaj, tak myślę. Zobaczymy po 5 placementach, co zrobimy. Po 5 placementach jakie miejsce zajmiemy i może wtedy coś będziemy z tego kombinować. A jakby zrobić tak? Że robimy tak? O, to też git. Tak sobie myślę. To Ażka powinna być tutaj. 7 levelik. Będziemy tutaj zaraz robić z dupy jesień średniowiecza ludziom. Teraz będziemy przyszedł na streama na nowym koncie, teraz zaczynasz? Tak, jestem. Teraz zrobiłem mastera na EUW, to teraz jedziemy sobie na ENA. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie serwer będzie o wiele łatwiejszy, wiecie, nie? O, ten trzeci woliberek ze spoko itemem. Jest też trzecia Ażka, ale z itemem, z którym tak niekoniecznie bym na nią chciał. No chyba, żeby Hurricane'a dostała. Wolałbym tego woliberka. O ty chuju z gumy. No i pipa. Bierzemy spatulę w takim wypadku. Bo ja nie chcę, żeby Ażka miała ten item. W sumie mogłem tego Brauma wstawić, tak naprawdę, bo to nie dużo pomaga. No, mogłem tak zrobić. Mogłem tak zrobić. Dziwne strony są polskie, będzie oki piątki, tak. Grasz czasami w Forta? No teraz nie, ale myślę, że jak pokaże się 10 sezon, będzie ciekawy, to możemy zagrać sobie troszkę w Fortnite'a. Zobaczymy. Jak wyjdzie.
Na razie mnie jara TFT. Jest woliberek, koliberek. To by można było zrobić Yumi, to byłby drugi trzeci Sorcerer. Możemy tak zrobić w sumie. Dodaję tu sporo damage'u Ashce, Asolowi. Jest spoko. Znaczy 302 damage'u ma na pierwszym poziomie Ace'u. Jak ktoś ma 20 Magic Resista. Ile procent gier twoim zdaniem z racji niełaska Boga RNG jest totalnie nie do wygrania? Znaczy, wiesz, ale nie wszystkie gry musisz wygrywać, nie? Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym, że nie wszystkie gry musisz wygrywać. To jest najważniejsze. Musisz ogarnąć, że czasami gra jest po prostu taka, że uratujesz na czwarte, trzecie, drugie miejsce i tyle. Nie ma sensu się zamykać, o kurwa, muszę wygrać każdym razem. Widzę farcik dzisiaj, siemasz Radosłyn, co tam? No jest na Morello. Jest na Rageblade też. Ewentualnie na PDK. A co tu się jeszcze pokazało? RFC. No cię kręcę. Tak, o. No tego Luciana tak naprawdę już nie potrzebujemy. Tak sobie myślę. Red buffika sobie jeszcze zrobimy. Siema kościół, nara. Do zobaczenia w innej grze. Ach. Co to się stało, bo mnie nie było? No dostałeś. Dostałeś subika. Ale pan dobrze gra w komputer? Najlepiej. Najlepiej. Najlepiej gram w komputer. Ginsona misia? A Ginsona misia ewentualnie... Ewentualnie 6... Można robić Gunblade'a? O cię, kręcę. Chyba nikt nie buduje takich rzeczy tej. O co to chodzi? O co to chodzi tej w ogóle? Właśnie już ta Kindle była lepsza jak na razie za Luciana, dostęp do energii... Nie, no Lucian jest zajebisty, panie, dużo damage zadaje. A Kindle to tam zero damage robi. A tu potrzebujemy damage. W złoty Varus w ogóle. Ciekawostka taka. I dostał w ogóle 0 HP po GA, nie? Bo z Red Buffa dostał. To jest ale naprawdę bzdura kompletna. Kompletna bzdura, tego nie powinno być w tej grze. Gratemastera, dzięki Alan. Trochę za długo to trwało, bo się przenieśliśmy z EONE na EUW i straciłem chyba 4 albo 5 dni, więc szło jak po gruzie. Co my tu robimy z tymi?
w sumie on jest lepszy z Zeka. To tak będziemy tutaj. Znaczy w ogóle nie wiem, czy ma się tu wysilać. Tu się nic nie dzieje, nie jesteśmy za... W ogóle ani razu nie wyskautowałem w ogóle przeciwników, to taki trochę zły nawyk. Trochę zły nawyk bym powiedział. Nic nie muszę kupować stąd. Czoza ludzka, blitz za jednego woli, masz 4 brawlerów? Tak, ale ja wolę mieć w tej chwili 2 woli misiów. Przy 2 brawlerach, tak naprawdę, więcej robią. O kurna, zobaczcie co leży na narze tej. No, ktoś to weźmie przecież. Ktoś to weźmie, nie ma szans. Wat? To ślepi? A ten ale... Zobacz. Się cieszy mina. No dobra, weźmiemy tego Rage Blade'a. Co, kogo robimy tutaj? Aszkę, nie? Sorcererem. Blitzcranka trzeba było zmienić miejscami z Czogatem. To tyle. Masz jakiś problem, jak poderwać laseczkę? Jak poderwać laseczkę? Trzeba być pewnym siebie, nie śmierdzieć, umyć zęby i można nawet jakimś żałosnym żartem powiedzieć, jeśli jesteś przystojny. Jak nie jesteś przystojny, to trochę gorzej. Jak jesteś nie jesteś przystojny, to w ogóle jest gorzej. Co ja tu chcę wykombinować? Naprawdę to nawet nie wiem, po co mi te popi, nie mam za co wymienić, gram na 4 brawlerach, musimy znaleźć woli misie. Żeby to miało jakikolwiek sens. Tak naprawdę. Nie, ale tak na poważnie, jak się chce podawać laseczkę, to tak naprawdę 90% sukcesu to po prostu zagadać. Zazwyczaj to laski, w ogóle jakby ktoś mi to powiedział w liceum, słuchajcie. No ja mam niestety córkę. Nie mam syna, bo synowi bym sprzedał takie info. Córce to może nie bardzo. Ale generalnie jest tak, że w liceum na przykład jest jakaś najładniejsza laseczka w klasie, tak? To ona, mimo że każdy myśli, o ta musi być poderwana przez każdego typa, bo. Ona tak naprawdę ma powodzenie bardzo małe, bo się każdy boi do niej podejść, chyba że jest 3 lata starszy. Więc... Jak macie gdzieś tam w jakimś roczniku swoim, czy tam ogólnie w liceum, gdzie jest jakaś fajna dupa, za przeproszeniem oczywiście, w pozytywnym tego słowa znaczeniu dupa, a to po prostu podejść i zagadać. Jest bardzo duża szansa, że się uda. Jak nie lubię grać w Fortnite, to turniej się oglądało bardzo dobrze. No kurde, solówkę wczoraj, czat. Ja tam się ekscytowałem, normalnie z iPadem przy twarzy siedziałem. Super było do oglądania. Bardzo mi się podobało. Co, jakieś itemy, coś? No super. W ogóle nie ogarniam, co tu się dzieje. Woli mi się jakieś? Ani razu nie spojrzałem w ogóle na przeciwników. Bardzo zły nawyk. Bardzo zły nawyk, koledzy i koleżanki. Nie wiem. Nie wiem, panie.
sobie hordować wszystkie playable charaktery. O, jest Wolimiś. Nie ma Wolimisia, dobra, już przestajemy rolować. To gdzie ładujemy, na kogo? A, aszkę w sumie. Niech nie, przypadkiem nie oberwie jakimś czarem. A ten Dranger też woli mi się. No widzicie, tak to się kończy właśnie, jak się nie... jak się nie skautuje przeciwnika. On też woli mi się zrobił i ma tych woli mi się ile? 3 chyba, nie? 3. No to ile nam zostało? My mamy 8, to jest 11. To zostało 6 w puli. No chyba, że ktoś jeszcze ma, trzeba by sprawdzić. No nie wiem, czy się opłaca w ogóle rolować. Ile on ma tych wolimisiów? 3. Ja w ogóle, nie wiem, w tej grze to ja nic nie robię, tylko gadam z wami i tyle. Gadam z wami i tyle. No przestańcie mi dawać te... Jajebio. Kenun. No nie ma wolimisia. Przydałby się jeszcze jeden czagat. Co to był z Aurelion tej? 500 damage za tym ultem. Nara, gościu. 4 itemy na ławce. Bezki, ty go poradnik na YouTube, jak układać włoski jak ty, jak być takim pięknym? To ci powiem, że ja włosów nie układam. W sensie... Ja nie używam żadnych rzeczy na włosy. Co się dzieje? Ja jebie. Jeee! Co? Ktoś tam mi wytłumaczy, co tam się stało w ogóle i czemu ja go przestawiłem na front w ogóle? Jestem jakiś głupi. Ale misia to mi tam z... Te, bo... Ale spierdoliłem tej. No nie wierzę, że robiliśmy 100 HP tak po prostu i nagle... No nie fajnie, nie fajnie. Amatorka. Amatorka, spierdoliłem. Gratuluję Vicio Mastera, good job, dziękuję. Ile jest ogólna liczba... Czy ja mam w ogóle jakiś przedmiot? A, mam! Możemy Hurricane'a sobie zrobić na arszce, też spoko. Co ja chciałem powiedzieć? Co chciałem odpowiedzieć komuś? Ile ogólnie jest woliberów? Pisz sobie wykrzyknik items i będziesz widział. Ty, za to! Co tu się dzieje? To w ogóle generuje tyle many, że to jest jakaś masakra. Zaraz spojrzymy, ile generuje many. Co tam się w ogóle stało u nich? Nie ogarniam. Dobra, ten idzie tu. Będzie git. Nie wolisz szywany do smoków? Nie. Zobaczcie, ile many tu się generuje z każdym atakiem. 20 many z każdym atakiem. Nie przeklinam, będę musiał córkę wysłać przed TV, proszę. Dobrze, skończyłem przeklinać. Już teraz po Bożemu. Czy to by się w ogóle jakiś lepszy czarodziej tutaj niż ten Kasadin, bo on tak naprawdę nic nie robi. Ja wiem, że Veigara mogę tu wstawić, jestem głupi jakiś. Ja nie wiem, czasami... No dobra, ale to... Powiedzmy tak, no. Albo nawet tak możemy zrobić, o. Git. Tak, o. Teraz Aurelion nie dostaje buffa. Też dobre.
Dajesz mi tego tutaj Atroxa. Brbap. No panie. O, jest jakiś opóźniony w rozwoju ten robot. Na pewno nie zapla. Skoda zmiana tła na kamerce. Sobie pomyślałem, że zawsze mam green screen na transparentnego. To tym razem sobie robimy coś innego i zrobiłem sobie green screena z tłem typowy polski dom. Wiesz? Z meblościanką. Jest spoko. Donica z kwiatem. Widzicie, jakie realistyczne? Wszystko zanimowane. Czemu ja mam muzykę? Ktoś mi to wyjaśni? A ja się dziwię, co taka... Jasne. Kolejna Yumi. Na kim ta Yumi? Na Kyle? Chyba ewentualnie można by... W ogóle można zrobić tak. I robimy sobie... Na robocie? A co wy na to, żeby zrobić robota z iPhone'em? Robota z iPhone'em sobie zrobimy. Na Kyle to wiemy, co to robi. Chcemy zrobić coś głupiego, więc stawiamy na blitzę tym razem. Ale ta Liska dostanie tutaj pyk w mordę. Zobaczcie, patrzcie. A nie, to ta dostała. 700 damage'u. Ale my many palą, dranie. Nie tyle byłoby z iPhone'a. Nawet nic nie kupimy. Już w sumie jakbyśmy mieli drugiego Auroliona na drugim levelu. Nie byłoby złe. Trzeba było nie sprzedawać tego drania za tą kartuszę. No nie da rady. Gdyby nie ten błąd, to byłoby 100 HP. No, niestety, spierdzieliłem. Zobaczcie, ty. On ma 20 HP. Ten robot. Widzieliście to? No, 300 HP to on nie ma, nie? Patrzył się na Aszkę i... Siema, jestem Siri. Co chcesz ode mnie? A Aszka tam... Co mnie ta Siri tutaj?